odbija się. Jestem z tym. Aha, to jest, nic nie widać przez szybę. W ogóle, Lila, powiedz, gdzie jesteśmy, bo nawet nie mówiłam. Odsuń się trochę od Jacka. W Dzikim Zachodzie? Dziki Zachód, jak się to nazywa? Zraszacz, Lila! Nie. Idziemy się ochodzić. A gdzie ta pani jest koła? Park rozrywki Zieleniewo na drodze do Kołobrzegu. Później wam podam nazwę, jak się to nazywa, bo nie pamiętam. Nie? Lila, udawaj takiego zombiaka. A ten zbiera drobne. Trzeba mu tam wrzucić? Znalazł koko? Tak, znalazłeś koko? No zobacz! To jest kogut. Jedna kura chyba i dwa koguty. No. Tu siadaj na aucie i się odpychaj, no. Siadaj. I odpychaj się. To się podskakuje na tym, no, ale ono za wiele. Za duża. Janek tu w ogóle. No, odpychaj się. O, super. Boisz się? Kręcaj, o! Popatrz, Lila jedzie beczce. Gdzie jedziesz? Ciekawe, czy tu grilla robią, czy co? Ale mogę dłużej poczekać jeszcze. A też jest zwykłe. Patrz, obraca się. Nie, jednak nie. Odwróci się. Dupą się odwrócił. No focha. Ja muszę się odwrócić. Jak tam, widzisz, tam to się... tutaj jest! Je, ale ładne. No, mówiłam ci, że tu jest coś więcej, a ty żelama tylko. A tu jakiś... Wow! To jest wojownicze. Patrz, jaki on ma ogon. Nie, on się ruszył. Nie dość, że trzeba uważać na jego zęby, to jeszcze... No bo jest prawdziwy, mówię ci. To jeszcze trzeba uważać na jego kły. To jest wojownicze od Power. Gdzie faktycznie rusza, bo wiatr jest, nie? Bo on wisi na czymś. Pusty w środku pewnie jest. A tutaj co mamy? A tu mamy jakieś jajka. No trawy przecież ci nie zjedzą, oni jedzą pewnie jakieś ziarna albo coś. To jest Wietnam chyba. Angielska świnka miniaturowa. Benek i Fredek. Wietnamska, Fredek. Znasz go? Miniaturowa, a gdzie są miniaturowa? Fredek. To jest wietnamska. Jaki mały!
Dlatego Mikołaj ma tak dużo reniferów, żeby go wszystkie uciągły. Bo one takie małe. Ale słodziak! No ja ciebie chcę! A jaki to jest szop szop? Bla. To jest to Julia! Wracamy, tak? Weźmiemy sobie jednego, ten jest taki mały w miarę, ten szary tam. Ale ja bym mogła takiego dużego mieć. Króle, wiem, ale ja bym mogła mieć takiego dużego. Ładny jest, patrz, ten czarny. To tego mi szarego małego. Jezu, jaki. Nie. Tamten bardziej leniwy, to tamte będzie król. Słodziaczki! Jak małpka prawie, nie? Wiewióreczka! Wiewióreczka, jojku! A w parku mi się wydaje, że większe są wiewiórki. Patrz jak ta się patrzy u góry. Co? Widzisz wiewiórkę? Las Vegas. Nudnej galerii. Gdzie? Co? Mam ci rączkę dać? Za kopcu? W koszalinie. My przyjechaliśmy z dzikiego zachodu do Koszalina, tak? Do galerii. Hej, jest kolejny dzień. Wybraliśmy się tutaj do jakiegoś zamku w Połczynie, ale to jakiś chyba nie jest zamek. To nie wygląda w ogóle jak zamek. Tak, tylko jakiś dworek. Pokażę wam i w domu będę. Pójdziemy się do parku na plac zabaw. Taka kuchenek, tu macie lodówkę i tu są różne rzeczy takie dla lalek. Dobrze, to zobaczymy zaraz co tutaj jest napisane. I dzisiaj wracamy do domu, bo Remik ma katar, Jasiu ma katar. A ja jedyna nie jestem chora. No. I poza tym ma być burza, już są takie chmury się zbierają, więc bez sensu jest tutaj siedzieć. Pojedziemy sobie do domku i troszeczkę podpoczywamy we dwójkę, nie? Chciałam wam tylko powiedzieć, że te vlogi mogą być teraz takie troszkę chaotyczne, bo ja ogólnie w ogóle nie siedzę na telefonie przez te dni, kiedy jesteśmy na wakacjach. Że takie niespójne. A co to znaczy niespójne? Ludzie wiedzą, co to znaczy, Lila. Ale ja nie wiem. No, że coś będę wrzucać, później już będzie co innego. Coś tam będę mówiła, później już będzie pokazane co innego, rozumiesz? No. Bo mało co biorę telefon do ręki. To znaczy nagrywam tam, no nie robię dzieciom zdjęcia, wiadomo jak tam na wakacjach, ale nie trzymam się tego vlogowania. No i co? Dzisiaj jest mega brzydka pogoda, pada od rana i my dzisiaj wieczorem wracamy już do domu, ponieważ Remik no bardzo źle wygląda, jest mega niegrzeczny, ma taki katar. Kupił mu tadzik taki aspirator, który się sam ciągnie do nosa, bo my mamy w domu taki do odkurzacza. Kupiliśmy mu tutaj taki zwykły. Ej, ten... Mogę ja coś powiedzieć? No mów. No bo ten... Ja jak jechaliśmy do cioci, to prawie nie spałam całą noc, bo byliśmy w aucie. Prawie nie spałam normalnie. Całą noc i wiem... I tam było takie ładne... Normalnie by było zdjęcie, ten, bo taki ładny był widok i jak księżyc ładnie się świecił w nocy. Serio, radzę wam długo nie spać i zobaczyć ten księżyc. Może była pełnia wtedy. Pełnia? Pełnia. Ok.
każdym bądź razie ja prawdopodobnie, no nie wiem, czy jutro zmontuję tego vloga. Wątpię, żebym miała siłę, bo pewnie będziemy odsypiać, muszę zrobić pranie i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Potem jeszcze planujemy wykorzystać bon turystyczny, jechać do zatoru. Poczekaj, Ilka, bo stracę wątek. Poczekaj, bo stracę wątek, zaraz ci powiem. Co to znaczy stracę wątek? No już straciłam, Lila, dziękuję. Taka jesteś pomocna. A myśmy teraz byli z, były. Byłyśmy teraz z Lilą w Pepco, bo Remik poczaskał cioci taką misę w środku z lustrem. To wygląda jak takie, z jak, Pepco. Takie na papierosy. Ale nie było. Nie, taka miseczka ładna. Nie było. Nie było tego. No i nie kupiłyśmy niestety. Ja wam ogólnie kupiłam sobie wczoraj fajną torebkę w Sinse, jak byliśmy w galerii, to było wczoraj. Galerii w Koszalinie, bardzo fajna i tam różne takie zakupy zrobiłam tutaj w chińskim, coś kupiłam, Tadzikowi jakiś podkoszulek, inne pierduki, to po prostu pokażę wam już to, jak będę w domu. A ja wam pokażę, co ja sobie dzisiaj kupiłam na ręku, takie fajne i taką fajną. Pokazywałaś to już. Dobra, kończymy.